Działające w Starym Sączu Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia istnienia. Jego misją od początku było tworzenie więzi społecznych służących rozwojowi społeczności lokalnej. Celem, jaki przyświecał 5 lat temu 7-osobowej grupie seniorów, którzy zakładali stowarzyszenie, było pobudzenie aktywności społecznej seniorów, a przez to zwrócenie uwagi lokalnej społeczności, iż osoby starsze są dynamicznymi, sprawnymi i istotnymi członkami naszego społeczeństwa. Tak więc Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi stało się organizacją senioralną, nastawioną nie tylko na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań jej członków, ale na działania i stworzenie warunków, które sprzyjają ich zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności. O tym, jak ważne są takie inicjatywy w społeczności lokalnej, może świadczyć fakt, że Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi liczy już 120 członków, angażujących się i organizujących różne formy spędzania wolnego czasu. Seniorzy biorą udział i są widoczni podczas obchodów uroczystości patriotycznych, świąt lokalnych i państwowych. Promują Stary Sącz nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Biorą udział w wyjazdach turystycznych, pielgrzymkowych oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Założyli także grupę teatralną, która występuje z własnymi przedstawieniami. Swoje działania kierujemy do wszystkich grup osób starszych, do tych mało sprawnych, sprawnych i do wszystkich, którzy chcą się przyłączyć i którzy aktywnie chcą spędzić czas w swoim środowisku zamieszkać. Dzisiaj możemy powiedzieć, że cel ten został osiągnięty. Zintegrowaliśmy środowisko seniorów w mieście i nie tylko. Utworzyliśmy sieć wsparcia społecznego podmiotów funkcjonujących na rzecz seniorów w gminie. Wspólnie realizujemy zadania, które dają seniorom poczucie przynależności i przydatności. Dzisiaj możemy powiedzieć, że seniorzy to grupa społeczna posiadająca specyficzny, specjalny potencjał, który w nich tkwi, a który wynika z ich życiowego doświadczenia i który my wykorzystujemy w naszych działaniach. A uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w Starosądeckim Kinie Sokół.